Pociąg A, reprezentowany przez tę różową strzałkę, ma długość 200 metrów, zaś pociąg B, reprezentowany przez żółtą strzałkę, ma długość 400 metrów. Poruszają się one po równoległych torach ze stałą prędkością. Kiedy jadą w tę samą stronę, pociąg A wyprzedza pociąg B w 15 sekund. No i tu mamy powiedziane, co to znaczy wyprzedza. To znaczy od pozycji takiej, że przód tego pociągu różowego dogania tył pociągu żółtego, aż do takiej konfiguracji, kiedy tył pociągu żółtego mija tył pociągu różowego mija przód pociągu żółtego. I to trwa 15 sekund. Kiedy jadą w przeciwnych kierunkach, czas ich mijania wynosi 5 sekund i tu mamy również objaśnione, co to znaczy czas mijania od momentu, kiedy mijają się przody, aż do momentu, kiedy mijają się tyły obu pociągów. Dobrze, czyli może zróbmy jeszcze raz te rysunki. No, czyli mamy tak, mamy jeden pociąg, tak, i mamy moment, kiedy zaczyna się wyprzedzanie. Tak, tu jest... Czyli tak, ten pociąg ma 200 metrów, żółty ma 400 metrów i to jest start wyprzedzania, a koniec wyprzedzania jest w tym momencie. No dobrze, i to wszystko trwa 15 sekund. Dobrze, czyli jadą ze stałą prędkością. Czyli powiedzmy, że pociąg A ma prędkość VA, no a pociąg B ma prędkość VB. To są wartości tych prędkości. No i oczywiście, skoro pociąg różowy wyprzedza pociąg żółty, to VA jest większe niż VB. No i teraz zastanówmy się. No dobrze, przez 15 sekund pociąg A przejedzie jaki dystans? No prędkość, prędkość jest stała, razy czas, czyli razy 15. Prędkość jest podana w metrach na sekundę, czyli prędkość VA, VB to są w metrach na sekundę. Czyli to jest droga w metrach pociągu VA przez 15 sekund. Z kolei droga pociągu B to jest VB razy 15. No i dobrze, jaki jest związek między tymi drogami? No oczywiście pociąg A musiał przejechać więcej, no skoro go wyprzedzi, prawda? Tu się zaczyna ten moment i teraz o ile więcej przejechał pociąg A w ciągu tych 15 sekund? No musiał najpierw przód pociągu A dogonić przód pociągu B, to jest 400 metrów i potem jeszcze 200 metrów, czyli to jest... Czyli pociąg A w ciągu tych 15 sekund przejechał o 600 metrów więcej. 200 plus 400 to jest 600 metrów. Dobrze, czyli to jest teraz informacja na temat tych prędkości, związek między tymi prędkościami pociągu A i pociągu B, który wynika z tego, że pociąg A wyprzedza pociąg B w 15 sekund. Popatrzmy teraz, spróbujmy wykorzystać drugą informację, mianowicie o tym, jak te pociągi się teraz jak się mijają i jadą naprzeciw siebie. No, czyli to jest od takiej konfiguracji do takiej konfiguracji. No. I znowuż zakładamy, że to są te same prędkości. Na tym pociąg VA jedzie nadal z prędkością VA, pociąg B jedzie z prędkością VB, no tylko w drugą stronę, ale wartość tej prędkości jest taka sama. Dobrze, to teraz popatrzmy na to może w ten sposób, że w momencie rozpoczęcia wyprzedzania odległość między przodami tych pociągów jest 0. I teraz jak zwiększa się odległość w czasie między przodami tych pociągów? No, przód pociągu lewego, przód pociągu B, no, porusza się w lewo z prędkością VB, czyli w czasie 5 sekund przód pociągu lewego znajdzie się no, VB razy 5 w lewo, natomiast przód pociągu A znajdzie się w odległości VA razy 5. Tak, i teraz jaka jest odległość? Teraz wiemy, że po 5 sekundach to jest konfiguracja po 5 sekundach. Czyli ta odległość pomiędzy przodami pociągów teraz wynosi no tyle, ile suma ich długości, czyli 600. No i teraz co mamy? Mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi. No więc może tak, zanim je będziemy rozwiązywać, to może sobie uprościmy troszeczkę. No, 600 dzieli się przez 15, prawda? Czyli tutaj możemy podzielić przez 15 obie strony tego równania. Tak, i to nas prowadzi do 600 przez 15, to jest 40. To nas prowadzi do równania VA równa się VB plus 40. No a tutaj możemy podzielić przez 5. 5, 5, 5. 600 przez 5 to jest 120. Czyli nasze drugie równanie mówi, że VA plus VB jest równe 120. No to co? To powiedzmy tutaj wykorzystamy metodę podstawienia. Będziemy rozwiązywać te równania. VA jest VB plus 400, czyli po prostu podstawimy to na VB plus 400 w miejsce VA w tym równaniu. I dostaniemy co? Zamiast VA pisujemy VB plus 400, czyli VB plus 400 plus VB równa się 120. Nie, przepraszam, nie 400, tylko 40. No to jest 40, przepraszam bardzo. Przecież tu było 600 przez 15, czyli 40, czyli tu jest 40. Czyli tak, 2VB plus 40 równa się 120. No to co, 40 odejmujemy od obu stron. I otrzymujemy równanie V2 razy VB równa się 2 razy VB równa się 120, czyli 80 dzieląc przez 2 VB równa się 40. No, czyli prędkość pociągu B jest 40 i wszystko jest w metrach na sekundę. No natomiast VA to jest 40 plus 40, czyli 80 metrów na sekundę. Czyli ten pociąg A jedzie z prędkością 80 metrów na sekundę, a pociąg B z prędkością 40 metrów na sekundę. Chciałbym jeszcze na zakończenie pokazać inny sposób, może bardziej fizyczny, rozwiązania tego zadania, a mianowicie popatrzmy sobie tutaj z punktu widzenia kogoś, kto siedzi sobie tutaj, osoby siedzącej na pociągu B, w pociągu B. Otóż ta osoba, no względem jej pociąg B się nie porusza, prawda? Czyli w tym układzie związanym z pociągiem B, pociąg B jest nieruchomy, porusza się pociąg A. Z jaką prędkością ta osoba widzi zbliżający się pociąg A? Tak? Czyli jaka jest względna prędkość tych pociągów? No oczywiście względna prędkość tych pociągów jest VA minus VB. Prawda? Gdyby prędkość A była taka sama jak prędkość B, to pociąg A nie zbliżałby się w ogóle do pociągu B, no i prędkość względna byłaby 0, prawda? VA minus VB. Czyli prędkość względna w tym układzie pociągu A to jest VA minus VB, czyli przez 15 sekund, no z punktu widzenia tej osoby, prawda, przód pociągu A przemieścił się o 600 metrów, czyli przejechał 600 metrów, czyli mamy równanie VA minus VB razy 15 sekund, to jest 600. I w gruncie rzeczy, prawda, popatrzmy, to jest to samo równanie, co tutaj. Prawda? Czyli to równanie to jest to równanie. Teraz w drugiej sytuacji ta osoba, która siedzi sobie tutaj, to co ona widzi? No znowuż, ona widzi pociąg A zbliżający się z jaką prędkością? No suma tych prędkości. Prawda? Czyli widzi, że pociąg A zbliża się do niej z prędkością VA plus VB i w ciągu 5 sekund ten pociąg przejeżdża od tej konfiguracji do tej konfiguracji, czyli 600 metrów. Czyli drugie równanie jest VA plus VB razy 5 równa się 600. No i znowuż, prawda, jeżeli się przypatrzymy, to jest to równanie, jest dokładnie tym równaniem. Czyli drugi sposób, może taki bardziej fizyczny, zrobienia tego zadania, to jest popatrzenie na tę całą sytuację wyprzedzania z punktu widzenia pasażera pociągu B.